Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wiernych w Kościele Świętego Zachariasza w 18. niedzielę zwykłą. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądałem Twojej duszy od Ciebie, komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Mówi Jezus w przypowieści. Sprawując dziś Eucharystię, dziękujmy Bogu za to, że jest dla nas hojny i spróbujmy zauważyć, że Jego dary przekraczają to, co usiłujemy zgromadzić na tym świecie. One uczą nas, jak nie być chciwym, lecz skłonnym do podzielenia się z bliźnim. Msza Święta jest sprawowana w następujących intencjach. O zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mikołaja z okazji urodzin, o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Danuty Kraszewskiej oraz w intencji świętej pamięci zmarłych Jarosława Piekarza, Zofii Kuleszy. Mszy świętej przewodniczy ksiądz Michał, któremu asystuje diakon Droga. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i powstanie. Pieśń numer 387. Thank you.
tysiącem, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana, i odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Kohelety. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami, wszystko marność. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosu. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. Rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem. Boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami,
a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Oto Słowo Boże. Jezus przyjdzie ponownie
sądzić żywych i umarłych. Wydaje się, że jakby chciał uciec od swojej odpowiedzialności, ale tak nie jest. Jakby chciałby zwrócić uwagę, że to, co oczekuje od niego ten człowiek, nie jest tak naprawdę aż tak ważne. Że jednak to jego nauka o Królestwie Niebieskim, jego nauka o życiu wiecznym jest o wiele ważniejsza. I też na to zwraca uwagę nam pierwsze czytanie z księgi Koheleta. Marność nad marnościami, wszystko marność. Jako ludzie fizyczni, którzy pracują, zarabiają, starają się, żeby nakarmić też swoje dzieci, żeby wyżyć, jest pewna pokusa, żeby zatracić się w tym, co jest przejściowe, tymczasowe, co się kończy. I stracić przed naszych oczu to, co jest ważniejsze, to, co jest wieczne. I co to jest? No właśnie dzisiaj Ewangelia na to nam zwraca uwagę, też zadaje jakby pytanie, co jest w Twoim życiu najważniejsze? Dlatego, że opowiada pewną przypowieść, pewną historię człowieka dłużej, któremu poszczęściło w życiu. Obrobiło mu tak pole, że to, co miał, było niewystarczające. Musi zburzyć swoje spiklerze, zbudować o wiele większe. No i słyszymy, że chce i planuje, i zbiera, i zachowuje, i szuka, no i próbuje, stara się, pracuje, aby kiedyś w końcu, na końcu swojego życia powiedzieć, teraz już mam. Teraz mogę odpocząć, teraz jestem zabezpieczony, moje życie jest zapewnione, co więcej mi potrzeba do szczęścia. I jako odpowiedź na takie myśli, taki sposób życia, słyszy jedno, głupcze. Głupcze. No i teraz to, co zarobiłeś, na co pracowałeś całe życie, komu to przypadnie? Spójrz, że tak się kończy z każdym, słyszymy w Ewangelii, który bogaci się u siebie, ale nie bogaci się u Boga. I to jest ważne pytanie. Co oznacza bogacić się u Boga? Jakby wydaje się dosyć prostym i oczywistym to, że bogacić się u Boga oznacza stawiać na pierwsze miejsce to, co dla Boga jest ważne. Co dla Boga jest jakby oczywiste, to, co On naucza. A całą naukę chrześcijańską można by właściwie zawęzić, zamknąć w jednym słowie. Kochaj. Miłuj. Kochajcie się. Tu jest jakby klucz i odpowiedź. No jakby Ewangelia pyta każdego z nas dzisiaj, co jest ważniejsze? Spadek? Pieniądze? Zabezpieczenie? Czy twój brat? Dlatego, że chciwość jednego brata dorównuje chciwość drugiego. Jeden jest na tyle przywiązany do pieniędzy, że nie jest gotowy podzielić się, oddać właściwą część swojemu bratu. Drugi brat jest tak samo chciwy jak ten pierwszy, dlatego że jest gotowy wydać, ośmieszyć swojego brata publicznie przed innymi ludźmi, żeby otrzymać swoje pieniądze, swoją część. Co jest ważniejsze? Relacje z bratem, relacje z bliźnim, czy prosto zabezpieczenie? No dzisiaj Ewangelia się mówi o tym, że Bóg stworzył nas i naszą godność dla rzeczy wielkich. Dlatego, żeby żyć dla drugiego. Żeby kochać. Inaczej możemy w pewnym momencie obudzić się w naszym życiu, w pewnych sytuacjach, kiedy przychodzi śmierć, kogoś bliskiego, albo nadchodzi nasza śmierć, kiedy przychodzi jakiś kryzys, trudności, poważne sytuacje w życiu, które nas pytają, i to wszystko, na co ja pracowałem całe życie, dla kogo to będzie? To jest też, mogę powiedzieć, jakby też osobiście ze swojego doświadczenia, jest pytanie, które Bóg stawia mnie osobiście też i dzisiaj. Tak, ja mam na imię ksiądz Michał, sam jestem z Warszawy, z Polski, tam się urodziłem. Skończyłem seminarium na Ukrainie, w Użgorodzie. To jest zachodnia część, południowo-zachodnia. I jakby życie seminaryjne, teraz pracuję w seminarium, jak jest rektor, pomagam tam z seminarzystami i tak dalej. Ale jakby życie postawiło ważne pytanie. To wszystko, na co jakby pracowałem, co jest tak naprawdę dzisiaj ważne? Dlatego, że życie seminaryjne jest proste. Jest czas nauki, jest czas formacji duchowej, modlitwy, później jest czas katechizacji, ewangelizacji, można to po różnie nazwać.
no, gdzie chłopcy też wieczorami dają katechezy dla dorosłych, później jakieś katechezy dla młodzieży, wakacje, wyjeżdżają na jakieś obozy. To wszystko, co jakby sam też doświadczyłem jak seminarzysta. Ale w tym roku wydarzyła się pewna sytuacja, rozpoczęła się tak, jak wszyscy wiecie, wybuchła wojna na Ukrainie. No i sytuacja, wszystko jakby przewróciło się do góry nogami. To, co wydawało się jakby oczywiste i proste, już takim się nie wydaje. No, kiedy widzi się na ulicach ludzi, którzy stracili wszystko. Z momentem wybuchu wojny pojawiła się śmierć praktycznie, no, którą można dotknąć. Ciężko znaleźć teraz na Ukrainie, też w naszym regionie, rodzinę, która by nie straciła kogoś. Nie wiem, dziadka, ojca, męża, brata, syna. No, mężczyźni nie mogą wyjechać z Ukrainy, dlatego że nie są zawsze jakby gotowi do mobilizacji. Natomiast wyjeżdżają kobiety z dziećmi. Rodziny się rozchodzą, rozpadają się. Tak, nie wiadomo, jak to będzie dalej. Codzienne jakby syreny, które słychać, mówiące o zagrożeniu bombardowania, też jakby rodzi w każdemu stres i naprężenie, i pytanie, i co będzie dalej. Jakby nikt nie może powiedzieć, ja się obudzę następnego dnia. To pytanie jest cały czas aktualne i wraca. Co jest ważne? Problem w tym, że w sytuacji, kiedy jest wojna, jest niesprawiedliwość, są rzeczy naprawdę straszne, które się odbywają, tego, że wojna dotyka wszystkich, zwłaszcza tych ostatnich, najmniejszych, dzieci, co też żeśmy też widzieli w mediach. Mogliśmy też czytać, oglądać zdjęcia w internecie. No, pokazuje jakby i rodzi w każdemu no, pytanie, a może nawet nie pytanie, ale taką ogólną odpowiedź, jaką jest nienawiść. Niechęć do drugiego człowieka. Niechęć, nienawiść, która przeradza się naprawdę w taki głęboki gniew i złość do wszystkiego, którą przekazuje się później najbliższym. Tak możemy być daleko od tego wszystkiego, od wojny, ale jednak ten gniew później przekazuje się żonie, przekazuje się dzieciom. Dlatego też jakby jak seminarium też mają doświadczenie takiej pomocy czysto humanitarnej, pomagając wyładowywać czy załadowywać różne tiry, pociągi, zawożąc też pomoc gdzieś bardziej na wschód, do tych najbardziej potrzebujących miejsc, tak, gdzie jakby już nic nie ma. No, wszystko jest jakby problematyczne. Widzimy, że to jest ważne, ale nie wszystko. Że jakby Kościół dzisiaj na Ukrainie jest powołany do czego? Do jednego. Nieść słowo przebaczenia. Nie będzie pokoju, nie ma pokoju nigdzie, czy w kraju. Nie ma pokoju też w naszym sercu bez doświadczenia przebaczenia. Nie ma przebaczenia bez doświadczenia Jezusa Chrystusa, który pokochał mnie pierwszego, przebaczył. I to jest też to samo słowo, które my, jak formatorzy seminarium, staramy się przekazać chłopcom. To, że jest czas tej pracy, opieki, gdzie możemy słuchać, rozmawiać z tymi, którzy naprawdę cierpią i stracili wszystko. Ale z drugiej strony my osobiście sami potrzebujemy cały czas być w tej jedności z Jezusem Chrystusem, żyć w tej nadziei, że życie to doczesne, to nie jest wszystko. Że jest życie wieczne, jest przebaczenie, jest nadzieja i jest siła w Jezusie Chrystusie, który zwyciężył śmierć, który przynosi życie wieczne. I tylko w tym doświadczeniu, w tej nadziei, my możemy iść ze Słowem, które może pomóc innym ludziom. Na to wszystko potrzebny jest czas i miejsce. No, w tej sytuacji teraz, jak się znajdujemy, żyjemy w kurii biskupiej. Żyjemy na ostatnim piętrze, razem z nami żyją inni księża, którzy pracują w katedrze. Mieszkają też uchodźcy ze wschodu. Mieszkają też pracownicy, którzy pomagają w renowacji, w odnowieniu katedry. No więc jakby sama sytuacja też i to miejsce, ta przestrzeń, jest też przestrzenią duszpasterską dla różnych wspólnot i grup, które się tam zbierają, organizują, spotykają. No jakby nie jest to idealne miejsce dla istnienia i przebywania seminarium. No, mamy to, co mamy. No, z drugiej strony był pewien dobroczyniec, który podarował dla diecezji właśnie na Ukrainie kawałek ziemi, który później został przekazany nam, naszemu seminarium. No, gdzie żeśmy starali się, chcieli, planowali też budować seminarium, no, na chwilę obecną jakby prace zostały zatrzymane z powodu sytuacji wojny. No, mamy nadzieję i modlimy się o to gorąco, że ta wojna szybko się skończy, że ten konflikt zostanie zażegnany. Będziemy mogli wrócić do
do życia, tak, niosąc przede wszystkim to słowo, słowo nadziei i przebaczenia. Dlatego też, jakby przyjechałem, ja nie jestem jeszcze mną seminarysta, jeden z naszych seminarystów, San Miguel z Hiszpanii, urodzony w Kijowie na Ukrainie, teraz jest w seminarium, no, z prośbą właśnie o pomoc i wasze wsparcie, abyśmy też my, jak seminarium, mogli dobrze odpowiedzieć na to powołanie, do którego nas wezwał Bóg. Aby też mogli nieść to słowo życia i nadziei tym, którzy go najbardziej potrzebują. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, serca ofiarne i chętne do dzielenia się. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby hojnie dzielił się dobrami doczesnymi z tymi, którzy są w potrzebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy sprawują władzę, aby stanowili prawa sprawiedliwe i wspierające tych, którzy niosą pomoc i chcą się podzielić tym, co mają. Ciebie prosimy. Módlmy się za siostry i braci doświadczonych przez wojnę na Ukrainie, aby rychło nastał tam upragniony pokój. Ciebie prosimy. Módlmy się za kobiety, które ze względu na stan błogosławiony znalazły się w trudnej sytuacji, aby Boża opatrzność czuwała nad nimi, a one szczerze zaufały Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego misjonarza, księdza Michała, z seminarium Redemptoris Mater na Ukrainie, aby ubogacił nas swoimi rekolekcjami. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji świętej pamięci zmarłych Jarosława Piekarza i Zofii Kuleszy. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach naszych własnych i w intencjach sprawowanej mszy świętej o zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mikołaja z okazji urodzin, a także o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Narody Kraszewskiej, a także w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Panu Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją hojność i dar, jaki otrzymaliśmy w osobie Twojego jednorodzonego Syna. Prosimy o łaskę, abyśmy rozumieli, że wszystko, co posiadamy, jest Twoim darem, którym powinniśmy się dzielić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ani dzisiaj druga składka jest przeznaczona na misję, to znaczy konkretnie na wsparcie tego celu, który nam ksiądz Michał zaprezentował, celu budowy seminarium Redemptoris Mater w Użgorodzie na Ukrainie. Serdeczny był zapłat za waszą ofiarność. Pieśń numer 295. Spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając,
podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Pieśń numer 150. Przez Chrystusa Pana naszego.
Słuchajmy ogłoszeń. Serdecznie zapraszamy wolontariuszy do pomocy w organizacji letniego festynu parafialnego. Zapraszamy też i zachęcamy do zakupu biletów w przedsionku. Kontynuujemy też naszą loterię Queen of Hearts i też zapraszamy do kupowania biletów. Stawka rośnie i też wygrana. Zachęcamy do zapisywania dzieci do naszej polskiej szkoły imienia Feliksa Konarskiego. Zapisy odbywają się w przedsionku kościoła w ten i następny weekend bezpośrednio po mszach świętych po polsku. Prosimy też o informowanie znajomych czy tych, którzy ewentualnie rozważają posłanie dziecka do polskiej szkoły, że tutaj właśnie już kolejny rok w naszej parafii polska szkoła funkcjonuje i ma się coraz lepiej. Nasz Gardening Club nieustannie prosi o wsparcie, mianowicie obecnie projektu upiększenia wejścia do kościoła i szczegóły też są przedstawione w przedsionku i tam też są koperty. Kto ma chęć, to prosimy o dar serca o wsparcie tej pięknej akcji, bo jest to też akcja osób, którym naprawdę zależy na tym, żeby nasz kościół pięknie wyglądał. O więcej informacji prosimy, odsyłamy do biuletynu, a także na nasze strony parafii i szkoły. Bóg zapłać. Przyjmijcie jeszcze Boże błogosławieństwo. Pan z nami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogiem. 301.